Witajcie, moi kochani rodacy, witajcie w rocznicę napaści przez Niemcy na nasz kraj, w złamaniu paktu podpisanego o nieagresji. Po cichu weszli, a tak zwany rząd spitolił, zostawiając nas, nasz naród, tym burdelem. Bawił się na brytyjskich salonach, gdy w naszej ojczyźnie ginęli nasi rodacy, nasi przodkowie. Ale nie o tym. To jest tylko nawiązanie. Tutaj macie niepublikowany zapis rozmów w Magdalence, 89 rok. Obrady kuluarowe przed okrągłym stołem, tak zwanym. Nie było ani jednego Polaka. Powtórzę to jeszcze raz. Zrobię jeszcze raz ten materiał. Za każdym razem to mówię. Czy to na YouTubie, czy to tutaj na TikToku mam w tych swoich materiałach ponagrywane. Ile wam jeszcze, kuźwa, trzeba to tłumaczyć, to ja nie wiem. Naprawdę nie wiem. Żyjemy pod okupacją. Cały czas. 89 rok. Transformacja. To był kamuflaż. Cały czas jest żydokomuna. Jak myślicie, jeśli oni byli, brali udział w obradach magdalenkowych, w których nie było ani jednego Polaka. Nie było tam ani jednego Polaka. Polskojęzyczni byli, podszywający się pod Polaków, mający obywatelstwo polskie. Właśnie, kolejny aspekt, który należałoby omówić. Dlaczego narodowość zniknęła z dokumentów tak zwanych urzędowych, zastąpiona została obywatelstwem. Wrzucili nas do jednego wora, wszystkich razem z gośćmi, którzy przybywali do naszego kraju, osiedlali się, otrzymywali obywatelstwo polskie i zmieszany naród polski został z obywatelami. Jak myślicie, po co to zostało zrobione? Po to, żebyśmy my nie zorientowali się, kto koło nas jest. Żebyśmy się nie pytali, nie zadawali pytań, nie wzywali do odpowiedzi tych, którzy chcieli piastować publiczne urzędy. Żebyśmy się nie dopominali, żebyśmy siedzieli cicho, cały czas manipulowani, gnębieni, szczuci jednych na drugich. Powstawały partie. Po co, jak myślicie? Oni doskonale wiedzieli, że jak naród będzie podzielony, to naród będzie słaby i łatwiej nim będzie się zarządzało. Mimo iż naród polski jest zwierzchnikiem władzy w swoim kraju, czyli on decyduje, czego chce, wybierając sobie reprezentanta, chce, żeby dobry interes narodu polskiego, przepraszam, żeby działać w dobrym interesie narodu polskiego. A oni działają w interesie narodu polskiego? Mówicie na wybory. Idziemy na wybory. Na wybory, bo to będzie dobra rzecz. Trzeba iść na wybory, odsunąć tamtych od władzy. Kuźwa mać. Kto ustanowił ordynację wyborczą? Polacy czy polskojęzyczni? Pytam się jeszcze raz. Przez te wszystkie lata ta ordynacja wyborcza istnieje. Za każdym razem naród polski, Polacy, jesteście w to samo. Ta sama narracja, ta sama manipulacja, emocjonalny szantaż, z którym ja się również spotkałam, o którym z wami się podzieliłam, będąc na dyskotece, po dyskotece wracając się z wami z tym podzieliłam. Ale mnie tak łatwo nie jest, kuźwa, jakoś tam złamać, gdyż, kuźwa, wiem, co jest 5. Może jeszcze z 8 lat temu, to dałabym się jeszcze, kuźwa, namówić.
Aczkolwiek jedyny raz byłam tylko na wyborach, to był na wyborach, pfu, fałszerstwo wyborczych, to był rok albo 2007, albo 8, kiedy Tusk został premierem. Nie pamiętam dokładnie tej daty, tego roku, nieważne. Jeden raz byłam. I teraz zobaczcie. Ci prowokatorzy, manipulatorzy, kuźwa, podżegają was do popełnienia przestępstwa, gdyż żyjemy pod okupacją. Nawet jeśli nie chcecie wierzyć, że żyjemy pod żydowską okupacją, to mamy podpisany pakt pokojowy z Niemcami na przykład, czy nie? No właśnie. Więc nie wiem, jak długo jeszcze być dawać się namawiać, zwodzić, brać udział w tych kuźwa oszustwach zwanych wyborami. Nie mam zielonego pojęcia, ale przestrzegam was. Wasz podpis na liście uczestnictwa świadczy o akceptacji, uznaniowości tego ustroju, który teraz się już odsłania ze swojego totalitaryzmu. Wyłania się ustrój totalitarny. Wcześniej byli po cichu, robili, dlatego, żeby jeszcze więcej Polaków zmanipulować, żeby przy okazji, gdy przegłosowywali różne ustawy, po cichu robić swoje. Wpuścili kuźwa nam przybyszów. W 2016 roku Gowin powiedział, że Polska potrzebuje nowych elit i otworzył rynek dla nich. Rynek pracy dla nich. No. A jak myślicie, Gowin jest Polakiem? Czy Kaczyński jest Polakiem? Czy bohaterzy, którzy są przedstawiani w historii, są naszymi bohaterami, o których nawet mówiono w czasach komuny, że to są bohaterzy? To dlaczego na lekcjach historii, gdy ja chodziłam do szkoły, nie mówiono o Pileckim? Na przykład. Nie mówiono o Ince. Tylko był Piłsudski, Anders. No. No dlaczego, kuźwa? Bo to ich bohaterzy są, a nasi zdrajcy naszego narodu. I teraz chcecie znów brać udział w tych fałszerstwach zwanych wyborami. Po raz kolejny dać swój podpis na liście uczestnictwa, bo wasze X-y to można sobie w dupę wsadzić. Naprawdę w dupę sobie można wsadzić. Oni mają w dupie wasze X-y. Kiedy reżim terror jest w naszym kraju, nieposłuszeństwo, bierny opór jest obowiązkiem. Narodowym obowiązkiem. Uznawać, akceptować waszym zdaniem jest dobra? To może jeszcze ich kuźwa, kochajcie kuźwa wszystkich. Uwielbienie kuźwa. Był taki Kowalski, nie wiem czy kojarzycie, czy pamiętacie, z ONR-u, on był kiedyś chyba w ONR-ze. Nie, Ruch Narodowy. Też namawiał do wyborów. Też mieli zmieniać wszystko. Kukiz był też. Też chciał zmieniać wszystko dla Polaków. Dostał się do kruta i co? I myślicie, że każdy jeden kuźwa, który tak gada, to dostanie się do kruta i będzie chciał dobra narodu polskiego? Guzik, bo ta ordynacja nie jest polska, jest antypolska, okupacyjna i nie wiem, kiedy to zrozumiecie. Oddajecie resztki swojej godności, podpisując świstki papieru, kuźwa, bo ktoś wam nagłosił, że to się zmieni. A jakoś się nic do tej pory nie zmieniło. Przez tyle lat, 33 lata, przepraszam. Się nic nie zmieniło. Także zostawiam was z tym, przemyślcie to. Trzymajcie się cieplutko, hej!